witam wszystkich z nadjeziora Bajkał, wszystkich młodzieżerów, wszystkich, którzy śledzili nasze relacje przez cały czas trwania wyprawy. W tym momencie jest 63 dzień wyprawy, znajdujemy się nad jeziorem Bajkał. Widzicie, w tym momencie macie widok na najgłębsze jezioro świata, jedno z najstarszych. A ja chciałbym Wam zdać recenzję z użytkowania tego oto Otterboxa Etui. Zobaczcie, generalnie jest to bardzo ciekawe Etui. W porównaniu z tym drugim Otterboxem, którego testowałem wcześniej do Azji, czyli tylko w części europejskiej, jest to na pewno lżejsze Etui. Plusem tego Etui jest na pewno to, że jest lżejsze i że no tutaj jest właśnie taka kwestia dość otwarta, ponieważ jest to plus, że nie posiada on tutaj folijki na aparat. Jest to dlatego plus, ponieważ można łatwiej przetrzeć tą kamerkę, ale niestety tutaj bardzo łatwo gromadzi się brud i często zostaje on na samym telefonie, czyli po zdjęciu tej obudowy trzeba będzie go bardzo ładnie wyczyścić. Na pewno ciężej się go zakłada, nie jest to takie wcześniejszy Otterbox, faktycznie jest prostszy w założeniu go, ponieważ jest tam tylko taki metalowy klips podwójny, a tutaj trzeba faktycznie otworzyć tą plastikową osłonę i założyć tą gumową obudowę, ale powiem Wam, że generalnie jeśli się raz to włoży już, to tak naprawdę nie ma problemu. Znowu jesteśmy przy drodze, więc niestety słyszymy tam samochody, ale niestety cały ruch tutaj tranzyta we Wrocławiu wygląda tak, że nie ma miejsca, gdzie by można lepiej nagrać tutaj dla Was to nagranie, więc generalnie sprawdza się bardzo dobrze. Tutaj nie ma ochrony niestety na głośnik, nie ma takiej folijki jak było w tamtym Otterboxie, więc jest to na pewno lżejszy. Jest to, powiedzmy, prostszy model, ale lepszy w użytkowaniu na co dzień. Dlatego tak naprawdę powiem Wam, że bardzo zżyłem się z nim, jest lżejszy, jest mniejszy i tak naprawdę lepiej leży w kieszeni. I powiem Wam, że tak naprawdę można go używać na co dzień. Bardzo dobrze się sprawdza. Faktycznie obudowa Otterboxa to dobry wybór. Sprawdzałem jeszcze inne, więc mogę powiedzieć, że faktycznie tutaj przy Otterboxie jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam wszystkich MacUserów, całą ekipę iMada z Warszawy, z Krakowa. No i do zobaczenia pewnie za rok. Skąd? No to się dopiero okaże. No na razie. Tam jest Bajkał.